Hejka wszystkim, z tej strony Arabella. W dzisiejszym filmie chciałabym opowiedzieć Wam trochę o mojej stajni. Dodatkowo, jeśli chcecie być na bieżąco z newsami i być może pomóc trochę w stajni, to w opisie znajdziecie link do serwera na Discordzie. Bez zbędnego przedłużania, chodźcie! Zacznijmy sobie może od tego, co w naszej stajni najważniejsze, czyli konie. Melody. Starsza klacz, którą początkowo dzierżawiłam, aby uchronić przed rzeźnią. Kochana Melga idealnie nadaje się dla osób, które dopiero wchodzą w świat jeździectwa. Pierwsze jazdy czy tereny na niej na pewno będą niezapomniane. Nie jest szybka i też nie przeciąża mi ze względu na wiek. Tufta sobie swoim tempem. A oto wróżka. Oj, pani Kara, moja kochana. I jak do mnie przyjechała, była dość niespokojna, ale nie stanowiło to wielkiego problemu. Dopiero jak wsiadłam, zobaczyłam, na co ją stać. A w terenie wszystko, co się rusza, chciało ją zjeść. Przepracowałyśmy to wspólnie i aktualnie nie ma już żadnych w sumie problemów z wróżką. Na placu grzeczna, skupiona na jeźdźcu, fajnie skacze. W terenie nie dla początkujących, bo zdarza jej się tam wystraszyć czegoś, co akurat jest właściwie normalne u większości koni, no ale i tak jest już zupełnie innym koniem niż ten, który do mnie przyjechał. Amnezja. Prześliczny kucyś. Szybka w parkurze, na pewno idealna dla chcących jeździć sport. Amka w terenie jest raczej spokojna i nie ma z nią większych problemów. A oto Richard. Ale i tak wszyscy wolą mówić Rysiu. Kucyk jest super na pierwsze jazdy, pierwsze tereny, galopy, zawody. Niczego się nie boi, super skacze, a w dodatku jest słodziakiem. Twilight, zakupiona niedawno. Podobnie jak Rysiu, ale trochę większa. Konik dla każdego, chociaż nad skokami musiałabym z nią jeszcze popracować. W terenie też jest spokojna, uwielbia zwiedzać nowe tereny i niczego się nie boi. I na koniec przepiękna Abigail. Ona została kupiona z myślą o osobach chcących jeździć ujeżdżenie sportowo. Piękna, hanowerska klaczka z super ruchem i doświadczona. Dużo umie, jest typem konia profesora, więc sądzę, że na pewno wiele, wiele Was nauczy. Przechodząc do całego ośrodka, mamy duży plac, a także mniejsze przystani na pierwsze jazdy. Dookoła są piękne lasy, z którymi moje konie są oswojone. Dla bardziej zaawansowanych mogę zaoferować przygotowanie do zawodów, treningi wyjazdowe w zaprzyjaźnionych stajniach, super konie, a także przygotowania do odznak. Także dla osób, które nie chcą jeździć sportowo, oferuję zwykłe jazdy rekreacyjne, wyjazdy w teren. Jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, koniecznie dołączcie do serwera stajni na Discordzie. Z treningami jeszcze nie ruszamy, ale jeśli chcecie dołączyć z własnym koniem i zarezerwować mu boks u nas, na serwerze znajdziecie wszystkie szczegóły. Tak samo możecie się już zapisać do naszego klubu jeźdźskiego, który w przyszłości będzie nas reprezentował na zawodach. Większość szczegółowych informacji znajduje się właśnie na serwerze, ale gdyby pojawiły się jakieś pytania, czekam na Was w komentarzach. Teraz już się z Wami żegnam, bo właśnie biorę się za pakowanie i siebie i koni. Wkrótce wyjeżdżam na zgrupowanie, które pokażę Wam w następnym odcinku. Dajcie znać, jak podoba Wam się ośrodek i konie. Do następnego! Cześć!